Dobry wieczór. Serdecznie witam Państwa na świątecznym bajaniu. Przeczytam Wam dzisiaj bajkę o śniegowym bałwanku. Kiedy Janek i Helenka zbudzili się rano, czekała na nich nie lada niespodzianka. Śnieg, śnieg, zawołali radośnie, wyglądając przez okno. Czym prędzej się ubrali i wybiegli na dwór, żeby się pobawić. Były właśnie ferie świąteczne i dzieci mogły się w pełni cieszyć magią odśnieżonego lasu. Gdy już do Wolina zjeżdżali się z górki na sankach, postanowili ulepić bałwana. Utoczyli dwie śnieżne kule. Z większej miał powstać brzuch, a z mniejszej głowa. Kiedy bałwanek był gotowy, Helenka dorysowała mu buźkę, a Janek z dwóch gałęzi zrobił ręce. Potem oboje pobiegli do domu po starą wełnianą czapkę, dwa duże guziki na oczy, marchewkę na nos i stary szalik taty. Piękny im wyszedł ten bałwan. W końcu dzieci musiały wracać do domu. Kiedy bałwanek został sam, zaczął się rozglądać dookoła. Wtem ujrzał przybiegającego obok króliczka. Cześć, króliczku! Co robisz na dworze w taki ziąb? Spytał. Jestem głodny, wyznał nieśmiało króliczek. A pola są całe pokryte śniegiem. Weź moją marchewkę, powiedział bałwanek i oddał królikowi swój nos. Dziękuję, bałwanku, odparł wesoło króliczek, umykając marchewką. W lesie zapadł już zmierzch, gdy nagle pi, pi. Myszko, czego tu szukasz wśród śniegu? Spytał bałwanek. Och, bałwanku, moje maleństwa trzęsą się z zimna. Weź moją czapkę i wymość nimi swoją norkę, rzekł bałwanek. Otul się moim szalikiem, bo i ty drżysz z zimna, dodał, podając myszce szalik. Dziękuję, bałwanku, twój szalik bardzo mi się przyda, zapiszczała radośnie myszka i uciekła. Teraz, kiedy już nie mam nosa, szalika ani czapki, nie jestem już takim pięknym bałwankiem, pomyślał bałwanek. Ale gdy zapadła noc, zasnął szczęśliwy, że mógł pomóc zwierzątkom. A był to wyjątkowy wieczór, Wigilia Bożego Narodzenia. Bałwanka zbudził dochodzący z oddali dźwięk dzwoneczków. Tuż przed nim zatrzymały się sanie świętego Mikołaja. Brawo, bałwanku, rzekł święty Mikołaj, gramoląc się z sań. Pomagając zwierzątkom, zachowałeś się bardzo szlachetnie. W nagrodę za twoje dobre serce mam dla ciebie marchewkę, nową czapkę i piękny szalik, dodał jeszcze, po czym odjechał. Bałwanek poczuł się bardzo szczęśliwy i spokojnie zasnął. Gdy rano Janek i Helenka skończyli zabawę swoimi prezentami, wybiegli do ogrodu i oniemieli. Ich śniegowy bałwanek wyglądał teraz jeszcze piękniej niż przedtem. Skończyła się bajka W garnuszku dwa jajka. Kto prędzej wstanie, ten nie dostanie. Dobranoc.